Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o suplementach, probiotykoterapii w kontekście SIBO, w kontekście też innych problemów jelitowych. Oczywiście na początku chcę tutaj wielkimi literami podkreślić, że ten filmik nigdy nie zastąpi Wam indywidualnej porady lekarskiej, dietetycznej, ani żadnej innej. Wszystkie suplementy zawsze dobieramy tak naprawdę do danej jednostki chorobowej, do danego problemu, do danego przypadku, do danych wyników badań. Nigdy nie działamy na podstawie takiej, że o, teraz zobaczyliście ten filmik i wchodzicie w internet, kupujecie sobie wszystkie suplementy, które wymieniłam i bierzecie tak pierwsze lepsze, co Wam wpadnie w oko. Totalnie nie. Pamiętajcie o tym, że zawsze bierzemy pod uwagę choćby rodzaj przerostu, choroby współistniejące, alergie, nietolerancje, celiakie i tak dalej, i tak dalej. Przy wyborze oczywiście suplementów, ale też pamiętajmy, że tak naprawdę ważne są tu dawki, ważne są pory suplementacji, więc nie będę tutaj podawać żadnych jednostek, żadnej ilości dawkowania ani nic takiego, bo to wszystko musi być indywidualnie, także jeśli ktoś chce się skonsultować, ktoś chce obgadać swoją suplementację albo ktoś chce się poradzić, to zapraszam na indywidualną konsultację. Ten filmik jest tylko poglądowy, żebyście zobaczyli, co można suplementować, co może pomóc, ale nigdy nie na własną rękę. Suplementy, o których powiem, podzielę sobie na takie trzy grupy. Będą to suplementy basic, druga to suplementy, które u większości pacjentów tutaj się sprawdzą, u większości pacjentów je wdrażam, ale oczywiście tutaj jak jeszcze raz podkreślam, że wszystko zależy tak naprawdę od danego przypadku. I grupa trzecia, takie bardziej zaawansowane suplementy bym powiedziała, bardziej może ciężej dostępne też dla wielu, suplementy często też droższe, ale często sprawdzają się i są podstawy do ich wdrażania, więc jeśli jest taka podstawa, to to robimy, ale to nie jest już taki basic, który u każdego jest must have. Dobra, lecimy. Jeśli chodzi o basic, to raczej tutaj nikogo nie zaskoczę. Basiciem dla każdego, czy ma problemy jelitowe, czy nie ma, czy ma Hashimoto, czy ma niedoczynność tarczycy, czy jest zdrowy, zawsze będzie kwasy omega i zawsze będzie witamina D. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o witaminę D, jestem raczej zwolennikiem, żeby ją badać, przynajmniej teraz w roku, żeby zobaczyć, jaki jest poziom. Szczególnie jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, czyli mamy jakieś choroby, choćby choroby tarczycy, to badamy ją przynajmniej raz w roku, żeby sprawdzić, jaki jest poziom. Optymalny dla nas poziom to jest około 50, w normach laboratoryjnym zaczyna się przeważnie od 30, ale jeśli mamy poniżej, to tym bardziej suplementujemy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nawet cały rok suplementować, jeśli to kontrolujemy. Jeśli nie, to w sezonie jesienno-zimowym, jeśli chodzi o normy i zalecenia. Jeśli chodzi o dzieci, jest to 800 jednostek, jeśli chodzi o osoby dorosłe 2000, jeśli chodzi o osoby otyłe 4000. Oczywiście nie jest to takie proste, w przypadku dużych niedoborów, w przypadku różnych chorób, tutaj lekarz lub dietetyk może zasugerować wiele większą dawkę. Także tutaj dobieramy do osoby, ale też nie przesadzamy w żadną stronę. Co jest dla nas ważne, to żeby witamina D była dobrze przyswajalna. Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, także wybieramy albo preparat, który jest zawieszony w oleju. Ja tutaj mam preparat akurat w kropelkach, może być w kapsułkach, byle był rozpuszczony w tłuszczu, lub pamiętajmy o tym, żeby przyjmować go razem z posiłkiem, w którym jest tłuszcz. Jeśli chodzi o kwasy omega, na co zwracamy uwagę? Na to, żeby było EPA i DHA. W ostatnim filmiku pokazywałam Wam, albo przedostatnim, moją kwasy omega, aktualnie ich nie mam, bo czekam na nową paczkę suplami, także Wam nie pokażę, aczkolwiek polecam te z Health Labs omegami i oczywiście jestem świadoma tego, że ona jest droższa troszkę od konkurencji, aczkolwiek spójrzcie sobie na zawartość kwasów EPA i DHA. Jest ona bardzo wysoka, w jednej kapsułce mamy aż 750 EPA i DHA łącznie, także to jest super dawka. Często jednak producenci tutaj piszą, że jest EPA i DHA, a ich zawartość jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niska. I tak naprawdę są te dwie rzeczy basic, które możemy bezpiecznie brać i sprawdzą się u każdego i warto jest suplementować omegę tutaj w kierunku właśnie przeciwzapalnym, witaminę D, dlatego że mieszkając w Polsce nie jesteśmy w stanie sobie jej dostarczyć z pożywieniem, a ze słońcem też jest jej zbyt mało, chyba że spędzamy bardzo dużo czasu na słońcu, wyjeżdżamy za granicę, ciepłych krajów w zimę, to może akurat jesteście w stanie sobie tutaj zapewnić, ale jeśli tak, to sobie i tak warto ją przynajmniej raz w roku oznaczyć. Drugą grupą będą te suplementy tutaj w kierunku IBS-SIBO, które u większości pacjentów są wprowadzane i w moim przypadku, i wiem jak trafia się do mnie na przykład po współpracy
z innym dietetykiem. To są suplementy, które mają udowodnione naukowo tutaj właśnie działanie w kontekście właśnie choćby śluzówki jelita, odbudowy nabłonka, wsparcie tej, jeśli chodzi o wypróżnienia, o mikrobiotę i tak dalej. Także przedstawię Wam taką podstawę, jeśli chodzi o jelita. Oczywiście nie wprowadzamy na chybił trafił, zawsze konsultujemy to z osobą kompetentną. I pierwszą taką rzeczą będą probiotyki. I tutaj nie podam Wam konkretnych nazw i szczepów, dlatego że tak naprawdę tutaj wszystko zależy od przerostu, od chorób współistniejących, od indywidualnej tolerancji i tak dalej, i tak dalej. Są probiotyki, które sprawdzą się u większości, ale to nie znaczy, że u każdego. Najczęściej tutaj w kontekście właśnie zaburzeń jelit są stosowane szczepy takie jak Lactobacillus plantarum 299V, Saccharomyces boulardii, czy na przykład szczep Bifidobacterium, który jest w preparacie Alflorex, ale tutaj bez konkretnych tak naprawdę wskazówek, bo wszystko trzeba dobrać indywidualnie. Jedyne co mogę powiedzieć na pewno jako taką wskazówkę, to jeśli jest SIBO, zaczynamy zawsze od preparatów jednoszczepowych. Zwróćcie na to uwagę, często widzę, że lekarze przepisują jakiś pierwszy lepszy probiotyk, często lekarze przepisują probiotyki wieloszczepowe i często pacjenci mi potem mówią, że czuli się tak naprawdę gorzej po probiotyku i boją się trochę probiotyku. No ale jeśli ten przerost był duży, probiotyk nie był dobrany pod konkretny problem, no to często pojawiają się takie dolegliwości, że objawy są po prostu wzmożone. Kolejną rzeczą jest maślan sodu. Maślan sodu będzie mieć korzystne działanie na przykład dla komórek naszych jelit. Tutaj stosujemy go na przykład w IBS-ie, w SIBO, ale też w chorobach zapalnych jelit, on się super sprawdza. Często też fajnie wpływa tak naprawdę na wzdęcia, na częstotliwość wypróżnień, no i jest super wsparciem tak naprawdę dla probiotykoterapii. Zwróćcie uwagę na to, żeby on był w sensownej dawce. Teraz wyszła nowość, bardzo mnie to cieszy, bo Health Lab zrobił właśnie maślan sodu Forte, który ma największą dawkę, która jest dostępna w Polsce, jeśli chodzi o składniki aktywne. W jednej kapsułce mamy 600 mg maślanu sodu, w tym kwas masłowy to 470 mg, czyli najwyższa jakość tutaj na rynku, także z ręką na sercu to proponuję moim pacjentom. Są apteczne zamienniki jak najbardziej, tylko wtedy zwróćcie uwagę, bo one często mają bardzo niskie dawki, więc warto zawsze spojrzeć nie tylko na cenę, ale też na jego dawkę. Kolejną rzeczą jest magnez. Ostatnio Wam pokazywałam, że ja stosuję magnez, taki już bardziej rozbudowany właśnie z Health Labsa, który ma podział na dzień i noc. Jeśli chodzi o suplementację magnezu, dlaczego? Oprócz tego, że ona będzie nam wpływała na nasz układ choćby nerwowy, czy właśnie w przypadku osób bardzo aktywnych fizycznie, na układ mięśniowy, na układ kostny, co też będzie tak naprawdę dla nas super wsparcie, jeśli chodzi o jelita, pod względem tego, że niewiele osób w sumie zwraca na to uwagę, ale tak naprawdę magnez jest dla nas takim podstawowym prokinetykiem, więc on też będzie korzystnie wpływał tak naprawdę na stymulowanie naszych jelit. Tutaj cytrynian magnezu jak najbardziej też się sprawdzi i często u pacjentów jest on wprowadzany. Kolejną rzeczą jest laktoferyna. Jeśli chodzi o działanie laktoferyny, ona wpływa nam korzystnie choćby na samoodporność, czy równowagę mikrobiotyczną w jelitach, ale na przykład ona też super wpływa, jeśli chodzi o kwestię wchłaniania żelaza, a u osób z SIBO często jest z tym problem, że te żelazo i ferryna jest na bardzo niskim poziomie. Ja tutaj mam z Health Labsa laktoferin. Fajnie, bo też jest w dużej dawce, 150 mg. Na rynku są też inne dostępne, ale zawsze sprawdzajcie dawkę. Kolejną rzeczą jest kurkumina, która ma bardzo silne działanie, takie przeciwzapalne. Jeśli chodzi o kurkuminę, no to często też jest tutaj jako wsparcie w SIBO, jeśli chodzi o takie działanie właśnie przeciwzapalne, ale też bakteriobójcze. Ja akurat tutaj nie mam pod ręką, więc Wam nie pokażę, ale wszystko Wam podlinkuję tak naprawdę w opisie filmiku. Kolejną rzeczą też taką ziołową, można powiedzieć, będzie dla nas berberyna. Też o niej Wam wspominałam ostatnio. Berberyna ma bardzo dużo badań naukowych właśnie w kontekście przyrostu bakteryjnego w jelicie cienkim i jej skuteczności. Trzeba zwrócić uwagę na to, że berberyna będzie tutaj wspierała też tak naprawdę gospodarkę cukrową, więc nie u wszystkich ona może być wprowadzana. U osób, które na przykład stosują metforminę, tutaj to się nie sprawdzi, ale w przypadku insulinooporności czy hiperinsulinemii jak najbardziej już tutaj można ten suplement rozważyć. Ja tutaj mam w postaci Balance Me, on nie jest tutaj czystą berberyną, ma tutaj też ekstrakt cynamonu, więc tutaj jest bardziej taka rozbudowana forma. Takim ostatnim suplementem, który bym tutaj w tej kategorii umieściła, jest babka płeśnik, ale tutaj też takim dużym wykrzyknikiem, bo pamiętajmy, że każdy suplement ma jakieś swoje zastosowanie i jakieś swoje przeznaczenie.
tutaj złe zastosowanie pod względem na przykład zbyt dużej ilości może zadziałać wręcz odwrotnie, że może tak naprawdę powiększyć objawy, a jeśli zastosujemy ją dobrze, w dobrej ilości, rozpuścimy ją w dobrej ilości wody, wypijemy tak jak być powinno, to może jak najbardziej nam super wpływać tutaj na perystaltykę jelit, na wiązanie tego stolca, na to, że te wyburzenia będą bardziej pełne i będą regularne i tutaj pacjenci moi też ją bardzo lubią pod tym względem, że faktycznie, że fajnie nam reguluje te stolce, w szczególności przy dużych zaparciach. I ostatnia grupa suplementów, czyli tak naprawdę suplementy takie już z gwiazdką, które nie są taką podstawą, ale często je wdrażamy w zależności od tego, jaka jest potrzeba, z czym jest problem. To są takie suplementy jak m.in. NAC, N-acetylocysteina, silne działanie przeciwzapalne, NEM, też jako taki suplement naturalny, który często się super sprawdza u pacjentów. Kolejną taką rzeczą może być choćby olejek z oregano, wyciąg z pestek grejpfruta, wyciąg z czosnku, iberogaz jako ziołowy tutaj suplement, na przykład enzymy trawienne, które u niektórych osób się sprawdzą, czy na przykład Candida Support, tutaj już taka mieszanka gotowa, ziołowa w kontekście właśnie przyrostu kandidy, ale to już u pacjentów choćby właśnie z przerostem grzybiczym w przewodzie pokarmowym. Także to są już te ostatnie suplementy z gwiazd. I nad tymi suplementami nie będę się za dużo rozwodzić, ponieważ tutaj już trzeba je dobrać tak naprawdę do danego problemu i one już nie są tak, że tak powiem, bezpieczne dla każdego, jak te wcześniejsze. Jeszcze raz podkreślę, że tak naprawdę wszystko jest kwestią indywidualną. Ważne tu jest dawkowanie, wprowadzenie tych suplementów, nie wprowadzenie każdego z osobna i czekania, aż któryś zadziała. Tutaj trzeba to po prostu ułożyć w sensowną całość, w sensowny protokół suplementacyjny i wtedy ma to potencjał, ma tu to wielkie znaczenie w przypadku właśnie wsparcia tego leczenia SIBO, czy wsparcie tego IBS-u i jak najbardziej wtedy możemy w tym kierunku działać. Nie tylko dieta, ale też suplementacja jest tutaj bardzo, bardzo dla nas pomocna. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Dajcie koniecznie znać, czy sami korzystacie z którychś z tych suplementów. Jakie są Wasze wrażenia, czy po którymś może czuliście się troszkę gorzej, troszkę lepiej. Także koniecznie dajcie znać, a ja zapraszam Was do innych filmików, ale także na moją stronę internetową, którą Wam tutaj gdzieś pewnie wrzucę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!